Na scenie Kotłownia wystąpił 21 grudnia kabaret Stado Umtata. Stado Umtata jest najlepszym kabaretem pośród form stadnych i jak sam o sobie mówi, szermuje dowcipem niebanalnym, ale też nienachalnym. Kabaret Stado Umtata pochodzi z Warszawy. Powstał w 2003 roku. Jego skład tworzy przezabawna para – Agata Biłas oraz Krzysztof Kulpa-Kulpiński. Największe osiągnięcia kabaretu to nagroda główna Małe Korytko w zimowej akcji kabaretowej Skierniewice 2008, nagroda imieniem Ignacego Krasickiego za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Mały Ryjek Rybnik 2007 oraz trzecie miejsce w 13. Mazurskim Lecie Kabaretowym Mulatka Ełk 2007. Kabaret zapewnił widzom tego dnia dużo humoru, zabawy i śmiechu. Dochód z biletów przeznaczony został na rzecz wyremontowania siedziby Ostrowskiego Teatru, która ucierpiała wskutek letnich nawałnic.